Dzień dobry, witam ponownie na naszym kanale. Chciałabym dziś poruszyć temat cholesterolu. Co to właściwie jest? Czy jest dobry, czy zły? A może dobry i zły? Otóż cholesterol należy do organicznych związków chemicznych, jakimi są lipidy. Występuje jedynie w organizmach zwierzęcych. Jest w nich syntetyzowany, ale można dostarczyć go też z zewnątrz, z pożywieniem. Cholesterol jest transportowany przez lipoproteiny. Istnieją dwie jego frakcje. Frakcja HDL o wysokiej gęstości, tak zwany dobry cholesterol, i frakcja LDL o niskiej gęstości, tak zwany zły cholesterol. Dlaczego dobry i zły? O tym za chwilę. Cholesterol pełni w organizmie wiele kluczowych funkcji. Stanowi niezbędny składnik budulcowy komórek, hormonów takich jak kortyzol, progesteron, estrogeny, testosteron, witaminy D3, kwasów żółciowych oraz odgrywa niebagatelną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego, więc jest niewątpliwie bardzo ważny w naszym organizmie. Ma też swoje niestety drugie oblicze, bowiem zaburzony profil lipidowy to istotny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, udar mózgu czy miażdżyca. Co to oznacza zaburzony profil lipidowy? Otóż oznacza to zaburzenia zarówno ilości cholesterolu całkowitego, jak i poszczególnych jego frakcji. LDL jest nazywany potocznie złym cholesterolem, ponieważ przy jego podwyższonej ilości zaczyna odkładać się, tworząc złogi w naczyniach tętniczych, nazywane potocznie blaszkami miażdżycowymi. Prowadzi to do zwężenia tętnic. Natomiast HDL, ten tak zwany dobry cholesterol, podczas swojej wędrówki w organizmie usuwa ten tak zwany zły z tkanek obwodowych i ścian naczyń krwionośnych. W ten sposób chroni organizm przed powstawaniem miażdżycy. Prawidłowe stężenie tego cholesterolu HDL więc zmniejsza ryzyko miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. W profilu lipidowym ważne też są trójglicerydy. To związki będące lipidami, jest to rodzaj lipidów, które znajdują się w naszej krwi. Gromadzą się one w komórkach tłuszczowych ludzkiego organizmu, gdzie stanowią główną rezerwę energetyczną. Przede wszystkim do podwyższonego poziomu trójglicerydów dochodzi w momencie zbyt dużej kaloryczności diety i zbyt dużej podaży cukrów prostych. Nadmiar trójglicerydów również uznawany jest za przyczynę powstawania miażdżycy razem z cholesterolem LDL. I teraz jeśli chodzi o ogólnie przyjęte normy, to za normy uznaje się wartość cholesterolu całkowitego nieprzekraczającą 200 mg na decylitr. Cholesterol LDL powinien wynosić poniżej 100 mg na decylitr, natomiast cholesterol dobry HDL powinien wynosić co najmniej 50 mg na decylitr, a wspomniane przeze mnie trójglicerydy nie powinny przekraczać wartości 150 mg na decylitr. Według statystyk zaburzony profil lipidowy, czyli zarówno cholesterol całkowity, jak i poszczególne jego frakcje i trójglicerydy, ten zaburzony profil lipidowy dotyczy około 60% osób w Polsce, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale nie oznacza to oczywiście, że każda z tych osób wymaga od razu leczenia farmakologicznego. Pacjenci z nieprawidłowymi wartościami muszą niezwłocznie zmienić dietę, przede wszystkim ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans, a zwiększyć ilość tłuszczów nienasyconych, przede wszystkim z grupy omega-3. Dieta w przypadku podwyższonego stężenia cholesterolu opiera się na jedzeniu dużej ilości warzyw oraz błonnika pokarmowego. Być może mówienie ciągle o tych warzywach jest nudne, natomiast one są tak ważne, aby wspomnieć o nich przy absolutnie każdej jednostce chorobowej, że po prostu należy to robić. A błonnik pokarmowy, błonnik również jest bardzo ważny, ponieważ on wiąże nadmiar złego cholesterolu i również pomaga usuwać go z naczyń. No i błonnik znajdziemy przede wszystkim w pełnoziarnistym pieczywie, kaszach i makaronach.
Dodatkowo warto wspomóc się naturalnymi produktami, które regulują poziom cholesterolu w odpowiedni sposób. To znaczy zmniejszają frakcję LDL, a zwiększają frakcję HDL. W początkowej fazie zaburzeń lipidowych ta zmiana diety i suplementacja odpowiednia zdecydowanie mogą uchronić nas przed wprowadzeniem leczenia farmakologicznego i wyrównają poziomy poszczególnych frakcji. I produktem, który jest bardzo pomocny w zaburzeniach lipidowych, naturalnym produktem jest kozieradka. Kozieradka jest to roślina, która jest od wieków stosowana przede wszystkim w kulturze hinduskiej jako naturalne lekarstwo na absolutnie wszelkie dolegliwości różnych układów organizmu ludzkiego. Jest jednym ze skutecznych preparatów na obniżenie złego cholesterolu we krwi. Ma pozytywny wpływ na cały układ krwionośny, dzięki temu, że zawiera saponiny steroidowe, których zadaniem jest nasilanie metabolizmu cholesterolu i opóźnianie wchłaniania związków tłuszczowych. Dzięki obecnej w kozieradce substancji o nazwie galaktomannan posiada ona także pozytywny wpływ na serce. Zawiera również potas, który przyczynia się do prawidłowej pracy mięśnia sercowego, jak i całego układu krążenia. Więc niewątpliwie jest bardzo pomocna w wyrównywaniu poziomów lipidów. A kolejnym preparatem naturalnym, o którym chciałabym wspomnieć i wspomaga bardzo regulację poziomu cholesterolu i lipidów we krwi, jest kurkuma. Kurkuma to tropikalna bylina. Jest głównie rozpowszechniona w Indiach, ale jej uprawa rozciąga się również na inne tereny Azji i Ameryki Środkowej. Ceniony za swoje właściwości olejek kurkumowy jest pozyskiwany z bulwiastych kłączy tej rośliny. Kluczowym składnikiem w kurkumie jest kurkumina, która ma pozytywny wpływ właściwie na cały organizm. Działanie kurkuminy jest bardzo wszechstronne. Jest jednym z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów. Ma zdolność do neutralizowania w komórce wolnych rodników, ale też dodatkowo powoduje wewnątrzkomórkowy wzrost poziomu glutationu. A glutation jest to związek o bardzo silnych właściwościach przeciwutleniających. Zwalczając stres oksydacyjny, kurkumina wykazuje również bardzo silne działanie przeciwzapalne. To niezwykle istotne, bo przewlekły stan zapalny jest przyczyną bardzo wielu chorób, od chorób układu krążenia, po choroby neurodegeneracyjne, czy choroby autoimmunologiczne. Dlatego ograniczenie i zahamowanie procesu zapalnego jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed współczesną medycyną. W badaniach naukowych ukazano, że kurkumina jest w stanie zmniejszyć poziom całkowitego cholesterolu o 21%, frakcji LDL tego złego cholesterolu, tak zwanego, o aż 42%, ale najbardziej interesujące jest to, że jest to substancja zdolna do stymulowania wzrostu cholesterolu HDL, tego dobrego cholesterolu, o niemalże 50%. Odpowiedzialna również jest za zmniejszanie aktywności enzymów wątrobowych, prawdopodobnie poprzez obniżenie właśnie poziomu cholesterolu i zmniejszenie ogólnego stanu zapalnego. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zwężenie i stwardnienie tętnic jest jedną z najważniejszych przyczyn chorób serca. Więc to działanie przeciwmiażdżycowe i regulujące wartości poszczególnych frakcji w profilu lipidowym jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ gdy tętnice stają się grube, strumień krwi staje się niebezpiecznie niski, a kurkumina właśnie dzięki właściwościom przeciwzapalnym, przeciwutleniającym i hamującym białka inicjujące krzepnięcie krwi, może oferować bezpieczny sposób właśnie zapobiegania zatykaniu tętnic. Można ją uznać za środek leczniczy w celu zapobiegania również udarów i regeneracji tych urazów. A więc przy zaburzeniach profilu lipidowego warto sięgnąć po naturalne preparaty, a najlepiej połączenie zarówno kozieradki, jak i kurkumy, wtedy efekt będzie wzmocniony. Te dwie rośliny są bardzo pomocne przy regularnym stosowaniu, a skutkiem ubocznym będzie prozdrowotne działanie na cały organizm. Dziękuję za uwagę.